Rozmowy Kaczyńskiego z Kukizem. Poseł zdradza Jarosław Sachajko o rozmowach z PiS. Między Prawem i Sprawiedliwością a Kukiz 15 trwają negocjacje dotyczące ewentualnej współpracy programowej. Rozmowy są dobre, mówi poseł Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia Jarosław Sachajko. Jednocześnie jednak Kukiz 15 rozmawia o podobnej współpracy z Porozumieniem Jarosława Gowina. Rozmowy między Prawem i Sprawiedliwością a Kukiz 15 toczą się na kilku poziomach politycznym, między szefem klubu PiS Ryszardem Terleckim a posłem Stanisławem Tyszką, legislacyjnym, pomiędzy szefem Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukaszem Schreiberem a Jarosławem Sachajko, a także już pomiędzy samymi liderami prezesem Jarosławem Kaczyńskim i Pawłem Kukizem. Jak podkreśla Sachajko, rozmowy są dobre. Rozmowy trwają, codziennie się kontaktujemy w konkretnych problemach. Teraz czekamy na ich poprawki do naszych ustaw, powiedział i dodał, że to dotyczy m.in. projektu ustawy antykorupcyjnej, ale także projektu w sprawie konopi siewnych i medycznych. Uzgodnienie projektu, żeby on przeszedł przez Sejm, to jest duża praca i dotyczy wielu ministerstw, podkreślił. Jak dostaniemy konkretny, poprawiony projekt, to zrobimy spotkanie i z prawnikami, i politykami, aby nie było niespodzianek, dodał poseł Kukiz 15 Demokracja Bezpośrednia. Rozmowy też z Porozumieniem Sachajko zaznaczył też, że największe szanse na powodzenie w przypadku wprowadzenia do porządku prawnego instytucji sędziów pokoju, o co Kukiz 15 zabiega od dawna, ma projekt, który może powstać podczas obrad powołanego przy kancelarii prezydenta zespołu, którym kieruje profesor Piotr Kruszyński, rekomendowany przez Pawła Kukiza. Polityk podkreślił, że rozmowy między jego ugrupowaniem z PiS dotyczą współpracy programowej, wspierania ważnych dla obu stron projektów ustaw, a nie na temat wstępowania do klubu. Równolegle Kukiz 15 rozmawia o takiej współpracy z Porozumieniem Jarosława Gowina.